To może zacznę tak. Pierwszy raz w kinie to ja byłam z moim tatem w Warszawie. To były jeszcze te takie fotele, takie te, jak w teatrze. Ekran taki nieduży naokoło, te kurtyny takie, bo to była chyba scena widowiskowa i kinowa. I to był film Skarby Króla Salomona. Najbardziej to zapamiętałam scenę, jak bohaterka śpi, tak na ziemi się położyła i nagle tak między nogi jej się wsuwa wąż, a ten jej towarzysz podróży, bo to oni szli, go zastrzelił. I to pamiętam z Warszawy. Nie pamiętam tych początkowych kin, ponieważ we Wrocławiu jestem gdzieś od połowy lat 90., ale największym sentymentem jakby darzę Polonię. To było nasze ulubione kino. Tam nie odbywały się takie cykliczne pokazy, tylko były sporadyczne jakieś przeglądy, maratony filmowe. Tam odkryłam chyba moich najbardziej ulubionych reżyserów, czyli Jima Jarmusza i Wima Wendersa. Tam spotykaliśmy się z przyjaciółmi, tam dyskutowaliśmy do późnych godzin, ale tam też mogliśmy jakby uczyć się nawzajem od siebie filmu, uczyć się kina i tam nikt jakby nie wstydził się tego, że wie coś mniej albo że wie coś więcej. Też działało. Operator miał zawsze dwa urządzenia. Na każdym był fragment filmu, ponieważ cały film zazwyczaj nie mieścił się na jednej szpuli, więc były przekazywane obrazy na zmianę. Stosowano tak zwany obraz przenikanie i w tym momencie, kiedy operator dostawał znak, zapalała mu się lampeczka, że kończy się jedna taśma, tutaj taką bajką przyłączał na drugą taśmę. W tych szafeczkach były ponumerowane filmy, ponumerowane taśmy. Eryk Wikliński i film Janusza Kidawy, pejzaż horyzontalny. Uważam, że jeden z piękniejszych i bardziej dziwnych plakatów. To jest moje takie było ulubione, Klub Dziennikarza. Tam chyba było 30 miejsc tylko na widowni. To była malutka sala, którą wypełniał ekran i kilka siedzeń. Ekran był jakby na całą szerokość sali. I tam pamiętam, że Almodovara właśnie odkryłam. Tam cały przegląd Almodovara oglądaliśmy. I tego Almodovara, gdybym obejrzała go w innym kinie w tamtych czasach, to nie zrobiłby na mnie takiego wrażenia i tak bardzo nie zostałby we mnie do dzisiaj, tak? Ale właśnie ten Klub Dziennikarza, Kino Dziennikarz i ten mały ekran, 30 osób, tylko i wyłącznie i Almodovar, i Kika. To było coś, co... Tak, to jest coś, co zostanie zawsze. Każda niedziela się zaczynała od mszy w kościele, a potem do pionierka. Za 2,50 to były bilety. I jak byłam ze szkołą, nie wiem jaki to był film, nie pamiętam ani tytułu, ani tak specjalnie treści, ale chodziło na pewno, że był Zły Król. I on był bardzo chytry i ta scena końcowa, jak on gdzieś tam, taki jelonek to był, czy jakaś sarenka i ona jak tak
że kopytem to leciały złote monety. I on dawaj więcej, ciągle więcej, więcej i w końcu go zasypała. To tą cenę z tego. Gigant to było kino w hali ludowej. No tam to się chodziło, to były filmy premierowe, ekran duży, jak, no i kolorowe przede wszystkim. To tam jak już jakiś film wchodził, to się szło to na pół dnia. Bo wiadomo, że od razu się biletów nie dostało, mimo że ogromna widownia, ale tak bywało. No to tam te pierwszy film, Trzęsienie ziemi, to był z tymi efektami. To też zrobiło wrażenie, bo to człowiek siedzi, cisza, cisza, a tu nagle wszystko się trzęsie. Jeszcze tak jak ja, co pamiętam w kinie. Ja miałam problem ten, że ja byłam mała, a było przestrzegane. Tam nie było siły, tam żadna pani nie wpuściła. Jak był film od 16 lat, to nie było mocy. A koleżanki mnie jak... No często po szkole, jak wracałyśmy, to szłyśmy do Warszawy albo do piwnicy Świdnickiej. No to z reguły tak robiły jakiś taki tłok, mnie tak podnosiły ze dwie, trzy, no i tak mnie wnosiły do tego kina. No to parę razy tak się udało. Jedno z ulubionych kin młodości, wczesnej dojrzałości powiedzmy, to niedawne kino Lwów, wcześniej kino Przodownik przy Alei Przodowników Pracy. Kino położone w dawnym budynku Bractwa czy Stowarzyszenia Braterskiego Odd Fellows. Kino bardzo reprezentacyjne, kino monumentalne niemalże. Kino, które dopuszcza widza do siebie, zachęca, ale też w pewnym sensie przytłacza go równocześnie. Kasa na dole i pani kasjerka będąca strażniczką progu wejścia. Na piętrze położona sala kinowa ze sceną, kotarami oraz rozglądającymi się gongami informującymi o czasie nadejścia seansu, niczym w teatrze. Ta sama atmosfera, te same uczucia, te same emocje oraz balkon. Balkon, przedmiot marzenia, namiętności, a zrywów, porywów, fantazji, dostać się na balkon, oglądać z balkonu, siedzieć na balkonie. Niejednokrotnie było głównym celem wyprawy kinowej, ale tutaj zazwyczaj był on konfrontowany z panią kasjerką, która mówiła, że dzisiaj nie mamy na tylu widzów, żeby wpuszczać chętnych na balkon, więc proszę sobie siedzieć na dole, czy na parterze, czy w sali głównej. W kinie Przodownik jeszcze była jedna ciekawa atrakcja, mianowicie duży zamontowany w szafie, przymocowany do ściany na wysokości dwóch chyba metrów nad poziomem podłogi w holu oczekiwań, kolorowy telewizor, który zawsze potrafił skupić rzesze wiernych fanów i tej publiczności namiętnie czekającej na wejście na seans kinowy. Dwa ciągi schodowe, jeden dla wchodzących, drugi dla wychodzących do kina i z kina, tak? Czyli ta organizacja ruchu ułożona tak, by sobie wzajemnie nie przeszkadzać i w miarę zgrabnie przepuszczać publiczność. Panie bileterki u drzwi informujące, że jeszcze nie można wchodzić przecież, że widzowie jeszcze nie opuścili wcześniejszego seansu. To wszystko czyniło kino ciekawszym, czy w tym akurat przypadku barwniejszym, w pewnym sensie ekskluzywnym. W kinach studyjnych właśnie udawało się zobaczyć takie filmy, które otwierały troszkę okno na inny świat. I właściwie w tych latach 80. to dla nas ten inny świat to był, no dzisiaj byśmy popatrzyli bardziej popkultura pewnie, bo to nie jest już ten okres złotego kina, takiego jak gdzieś tam ja znam opowieści moich rodziców, że oni szli do kina studyjnego zobaczyć Bergmana, Viscontiego, Felliniego i to były takie filmy, które mimo czasów, prawda, komunistycznych docierały. No i oczywiście polskie też kino to tamtych lat. Natomiast w tych latach 80. to bardziej nas rzeczywiście przyciągało coś, co było barwne, kolorowe. Z dzieciństwa pewnie będę pamiętała, tak jak większość osób dorastających w tamtym czasie, mapety, bo mapety były i telewizyjne, ale były też mapety filmowe. Nie było reklam, więc to jest coś, co prawda pojawiło się wraz z multiplexami.
I nie było na pewno tego, co w większości multiplexów jest, czyli popcorn i zupełnie inne zapachy, prawda? Bo w tej chwili jednak jak się wchodzi do multiplexu, to dominuje właśnie zapach popcornu. Natomiast wtedy to był, mnie jest trudno określić ten zapach, bo to był troszkę taki zapach kurzu, ale takiego czegoś specyficznego. Co dodawało też troszkę takiego, wydaje mi się, że nastroju święta, chociaż no nie można powiedzieć, że kino było taką rozrywką niedostępną, bo do kina można było chodzić i chodziło się w miarę często. Też dużo osób zaczęło oglądać telewizję. Ja nie lubiłam telewizji, ja wolałam właśnie coś zobaczyć na dużym ekranie. I co było w tych kinach, tych małych właśnie, tak jak Pionier, Lalka już była większa, ale to jeszcze nie to. Właśnie taka przytulna atmosfera, ja bym powiedziała, tak się siadło na tym, chyba że ktoś nie szedł na film, tylko do kina. No. Ja chodziłam z reguły na filmy, ale nieraz i do kina szłam też. Małe kina czy stare kina, jakby niektórzy woleli, ale po prostu może kina osiedlowe, kina lokalne, niekoniecznie małe, bo Przodownik przecież do kin małych raczej ciężko było zaliczyć. To kina preferowane przez widzów, być może nostalgicznie jakoś tam wspominane, ale ta nostalgia zazwyczaj związana z młodością czy z wcześniejszą pamięcią zawsze będzie pozytywnie oceniana. Mianowicie chodzi faktycznie o lokalność. O to, że na przykład sala kinowa czy kino dostępne jest w promieniu spaceru czy w odległości spaceru, w niedalekiej odległości od domu, jest miejscem, do którego się można wybrać, przespacerować niemalże o dowolnej porze dnia i nocy, w zależności rzecz jasna od repertuaru i natężenia seansowego. Mała sala, w której można się było poczuć bardzo intymnie z tym kinem, tak? Z samym filmem, kontakcie z ekranem. To nie był świetny dźwięk, wręcz fantastycznie, że to nie był dobry dźwięk, bo tam wszystko trzeszczało i czasami ten film żył swoim własnym życiem, tak? On za każdym razem wyglądał inaczej i słychać go było inaczej. A już w tych nowych, czy Nowych Horyzontach, czy coś, to już wszystko takie jakieś. No nie wiem, no miały taką atmosferę, przyciągały nas do siebie.